Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Dawid Machajowski. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, w tym odcinku programu z Parlamentu Europejskiego porozmawiamy na temat sytuacji pobrexitowej w kontekście uchwalania przyszłych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz potencjalnej przyszłej kondycji gospodarczej Europy. Witam serdecznie w studiu były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam panie redaktorze, witam państwa. Panie przewodniczący, w Parlamencie Europejskim pierwsze skutki brexitu już widać, bo było 751 europosłów, teraz mamy 705 posłów do Parlamentu Europejskiego. Zakończył się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Nie dogadali się szefowie rządów i głowy państw Unii Europejskiej w kontekście uchwalenia tej przyszłej siedmiolatki 2021-2027. Mając na uwadze sprawę brexitu, bo też pojawiły się głosy, że w związku z tym, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, niektórzy musieliby do kieszeni sięgnąć głębiej, ale nie mają na to ochoty, a nam z kolei odpowiada Fundusz Spójności, wspólna polityka rolna i oczekujemy, że ten budżet będzie taki, jaki będzie Polakom odpowiadał. Komentarz w tej sprawie. Może wyjaśnijmy, że ta różnica, czyli 751 europosłów do niedawna, w tej chwili 705, to nie oznacza, że było tylko 46 europosłów z Wielkiej Brytanii. Było ich więcej, blisko 80, ale ta pula brytyjska europosłów została podzielona na dwie części. To znaczy pierwsza część przypadła krajom członkowskim Unii obecnym, także Polska ma jednego europosła więcej w związku z tym, a druga pula została niejako zamrożona do czasu, kiedy wejdą nowe kraje członkowskie do Unii Europejskiej, a więc Serbia, Czarnogóra, Macedonia Północna. To nastąpi za około 9-10 lat. Chciałby pan takiego rozszerzenia? Serbia? To pan się spotyka z różnymi ludźmi, prowadzi rozmowy. Że jak mam do wyboru, jak mamy do wyboru poszerzenie Unii Europejskiej czy pogłębienie jej, to wolę poszerzenie, bo pogłębienie to pójście w kierunku państwa europejskiego, w kierunku federalizmu, co myślę dla poszczególnych krajów, dla poszczególnych narodów, wspólnot narodowych nie jest rzeczą dobrą, bo my sobie wyobrażamy Unię Europejską jako Europę ojczyzn, Europę narodów, a nie jako superpaństwo. Więc wolę Unię Europejską poszerzać niż ją pogłębiać. Niektórzy myślą, że więcej pieniędzy byłoby wtedy w budżecie i łatwiej może byłoby o pewne kompromisy, jeżeli jest więcej środków do podziału. No to jest dobre pytanie, tylko że ci, którzy mówią większa integracja to szybsze decyzje, mają rację. Tyle, że te szybsze decyzje pewnie by się odbywały kosztem niektórych państw, na przykład Polski. Ja wolę, żeby proces decyzyjny w Unii Europejskiej był może trochę dłuższy, ale żeby to wynegocjować tak, aby każde państwo miało poczucie tego, że jest to także dla tego państwa dobre rozwiązanie. Siła Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w przeszłości, siła EWG polegała na tym, że każde państwo, bogatsze i mniej zamożne, te kraje, które zakładały kiedyś Wspólnotę Węgla i Stali i te, które potem dochodziły do EWG, te wszystkie państwa miały poczucie sukcesu. Miały poczucie tego, że nikt ich nie przegłosowuje, bo była konieczna jednomyślność przy podejmowaniu najważniejszych decyzji. Tak teraz też być powinno. To sugerujemy, żeby tak było, na przykład gdy chodzi o politykę imigracyjną, politykę klimatyczną, politykę energetyczną. Ale wracając do budżetu, bo to bardzo ważna kwestia. Tak w praktyce myślę, że telewidzowie Telewizji Trwam oczekują konkretów. Wielka Brytania dawała składkę roczną w wysokości 8-9 miliardów w przeliczeniu euro, bo tam są funty. To oznaczało w perspektywie 7 lat, bo budżet unijny za komuny była 5-latka, w budżecie unijnym jest 7-latka. To oznaczało około 60 miliardów euro. I oczywiście tych pieniędzy teraz nie ma. Jest takie, można powiedzieć, lekkie manko. I w tej sytuacji, no oczywiście jest to jeden z powodów, dla których Polska, inne kraje będą miały mniejsze pieniądze. Drugi powód, który był oczywiście spodziewany już 7 lat temu, gdy był tworzony poprzedni budżet. Jeszcze piłka w grze, panie przewodniczący, prawda? Oczywiście, ale wiadomo, że tych pieniędzy będzie mniej.
chociaż będzie ich na pewno więcej niż to, co zaproponował pan Juncker z panem Timmermansem i panią Bieńkowską, która się podpisała pod złym dla Polski budżetem, nie tylko dla Polski, dla innych krajów naszego regionu. Ale jeszcze tutaj muszę uzupełnić. Ten budżet będzie dla Polski mniejszy z trzech powodów. Po pierwsze, podzieliliśmy już Brexit, tego się nie spodziewano. Po drugie, czego się spodziewano, że Polska jest krajem zamożniejszym, to znacznie niż kiedyś. Szósty kwartał z rzędu, największe PKB na głowę mieszkańca. Wyprzedziliśmy Grecję, gdy chodzi o PKB per capita, więc no, siłą rzeczy tam się należy mniej pieniędzy. I trzeci powód też niespodziewany jak Brexit, mianowicie przyjęto w konstruowaniu budżetu unijnego nową filozofię. Przedtem dostawały najwięcej kraje najbiedniejsze, i to było logiczne i zdroworozsądkowe, a więc kraje naszego regionu. Teraz uwaga, nastąpiło rozsmarowanie tych pieniędzy po całej Unii Europejskiej i uwaga, przede wszystkim skupiono się na krajach Europy Południowej, a więc dostaje więcej Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, a mniej nasz region Europy. Czy to jest sprawiedliwe? Nie, to nie jest sprawiedliwe, a to jest fakt, ale w tej chwili polski rząd, polska dyplomacja no, ciężko pracuje, żeby to zmienić. Pan słusznie wymienił te dwa główne krany finansowe, jak to się określa, fachowo dla Polski, czyli Fundusz Spójności. Tutaj już widać, że będą zmiany korzystne dla Polski, że myślę, że uda się uzyskać do 2 miliardów więcej z tego tytułu. No i kwestia wspólnej polityki rolnej. Tutaj w kuluarach w Brukseli mówi się, że potencjalne zmiany korzystne dla Polski będą nawet łatwiejsze niż przy Funduszu Spójności. Zobaczymy. Ten szczyt w Brukseli sprzed tygodnia zakończył się niepowodzeniem, ale warto przypomnieć, że ja się nie spodziewałem, że on będzie miał sukces, ponieważ budżety 7-letnie Unii są przyjmowane tak naprawdę kilka tygodni przed rozpoczęciem tego roku budżetowego pierwszego. Ja uważam, że porozumienie budżetowe nastąpi pewnie w wrześniu, raczej w październiku, w listopadzie. Mamy na uwadze też głosowanie w Parlamencie Europejskim, bo przypomnieć należy, że to wy, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ostatecznie dajecie zielone światło do tego, aby ten budżet wszedł w życie, bo akceptacja budżetu jest sztywną prerogatywą posłów do Parlamentu Europejskiego. To bardzo ważna uwaga i tutaj muszę powiedzieć, że o ile Parlament Europejski w różnych sprawach jest na kursie kolizyjnym z Polską, krytykuje nas, niesłusznie, to jest inna sprawa, ale akurat w sprawie budżetu jest naszym sojusznikiem. Parlament Europejski konsekwentnie od lat domaga się jak największego budżetu Unii Europejskiej, co dla nas jest korzystne, bo im większy ten tort europejski budżetowy, tym większy kawałek tego tortu dla Polski. I też pytanie, jakie te transfery będą, panie przewodniczący, bo niektórzy chcą na innowacje, prawda, tak jak my rozmawiamy o WPR, o Funduszu Spójności, to też są posłowie, którzy różnie by widzieli to rozdysponowanie środków. WPR, czyli wspólna polityka rolna, dodajmy. Tak, pan dotknął ważnej sprawy. Mianowicie to jest tak, że wszystkie państwa, które dużo mówią o integracji europejskiej, deklamują, że jedność, jak przychodzi co do czego, przychodzi do dzielenia pieniędzy, do budżetu, to nagle stają się bardzo skąpe i dbające o własne interesy. Tak jest z Niemcami, Holandią, Austrią, Szwecją, wszystkimi płatnikami netto, które to kraje więcej dają do kasy unijnej niż tamtą odbiorą. I zawsze przy budżecie toczą się bardzo ostre bitwy o pieniądze. Oczywiście kraje, które dają pieniądze, podkreślają to, co dają, a już nie mówią o tym, że często 2-3 razy więcej otrzymują z tego tytułu, że ich firmy wygrywają przetargi w Polsce, chociażby na realizację tych kontraktów, projektów unijnych. A propos tych pojęć państw skąpców, czy na przykład jeżeli któryś z liderów unijnych, właśnie państw ze Szwecji, Niemiec, powiedziałby panu, że my po prostu twardo bronimy swoich interesów w Unii Europejskiej i też polski rząd mówi o obronie interesów swojego kraju, my bronimy swoich, co pan nie, na to? To jest oczywiste. Ja nie mam pretensji, że Niemcy bronią swoich interesów, natomiast mam pretensję, że niektóre media w Polsce, czy niektórzy politycy w Polsce oburzają się, jak polski rząd broni polskich interesów, bo niektóre media być może uważają, że trzeba zawsze kiwać głową, jak Berlin, czy Paryż, czy Bruksela coś proponują w kwestiach finansowych, nie tylko. Ale wróćmy jeszcze do tej sprawy właśnie tych interesów narodowych. Otóż te państwa, które dają pieniądze, jednocześnie myślą, w jaki sposób jak najwięcej tych pieniędzy z składki członkowskiej odzyskać. I tak konkretnie, takim wehikułem finansowym odzyskiwania tych pieniędzy dla krajów starej Unii, które tworzyły kiedyś wspólnotę węgla i stali, potem EWG, to są pieniądze dla imigrantów. Kraje, które
przyjmują tych imigrantów, w tej chwili są beneficjentami specjalnych, nowych tworzonych funduszy w ramach budżetu unijnego, a więc można powiedzieć, dostają taką nagrodę za przyjmowanie imigrantów. Ja szczerze mówiąc cieszę się, że Polska takiej nagrody nie otrzyma, bo imigranci no to jednak bardzo wiele problemów natury społecznej, cywilizacyjnej, kulturowej, religijnej, także przestępczość, więc tutaj nawet wolę, żeby Polska nie ubiegała się o te pieniądze. Natomiast druga kwestia ważna, innowacje, technologie, badania naukowe. To jest też takie źródło odzyskiwania tej składki członkowskiej dla takich krajów jak Niemcy, Francja, Austria, Holandia, Szwecja, te kraje najbogatsze, bo oni oczywiście są zbyt bogaci, żeby uzyskać te pieniądze na różnego rodzaju projekty z Funduszu Spójności, ale pod pretekstem, czy z powodu tego, że tutaj Europa musi być nowoczesna, nauka, technologia, no właśnie są specjalne programy, które powodują, że ta składka członkowska do tych krajów wraca. I wreszcie trzeci kraj finansowy, odzyskiwanie tych środków przez te kraje bogatsze, to jest, i tu właśnie to jest randka w ciemno, europejska polityka obronna, bo nawet jak ten budżet będzie uchwalony, mało kto o tym wie, nawet jak uchwalimy ten budżet jesienią tego roku, to nie będziemy wiedzieli, ile dokładnie będziemy wiedzieli, jakie pieniądze będą na wspólną politykę obronną europejską, ale nie wiemy, jak będą rozdysponowane, bo to będzie zależało od projektów, które będą spływały. Udało się w Parlamencie Europejskim przeforsować, żeby była propozycja wcześniej, żeby projekty odnośnie polityki obronnej europejskiej wspólnej były z tylko dwóch państw. No, w domyśle Niemcy, Francja. Udało się to poszerzyć, że to muszą być projekty obejmujące cztery państwa. A więc Polska, polski przemysł zbrojeniowy może w tym partycypować. Oczywiście będzie o to walka. Ale ja tu pokazuję, że to nie jest tak, że my jeśli wszystko ustalimy, bo na przykład jaki będzie podział pieniędzy w ramach europejskiej polityki obronnej na poszczególne kraje, na poszczególne przemysły zbrojeniowe, przemysły obronne, tego jeszcze wiedzieć nie będziemy. Pierwsze pojęcie, które padło w tym programie, Brexit i jego potencjalne konsekwencje gospodarcze dla Europy. Sięgnijmy kilka lat wstecz, kiedy David Cameron negocjował tutaj na szczycie Rady Europejskiej warunki. Konsekwencją tego szczytu było referendum. Chciał były premier Wielkiej Brytanii zatrzymać Zjednoczone Królestwo w Unii. Nie udało mu się to. Ze strony Nigela Farage'a zarzucano Unii Europejskiej sprawy pakietu, unijnej legislacji. Zarzucano biurokrację nadmierną, ale Cameron, udało mu się to, że dalszej integracji politycznej z Unią Europejską nie będzie. I na Radzie Europejskiej on to wynegocjował. Margaret Thatcher wcześniej wynegocjowała rabat brytyjski. Czy to rzeczywiście jest tak, jakby dzisiaj panu ktoś powiedział, że Unia Europejska nie była zbyt otwarta na argumenty, na Wielką Brytanię i to jest po części wina liderów Unii Europejskiej, że ci Brytyjczycy wyszli. Czy to jest prawda? Na pewno nie jest to czarno-biały film, że my możemy powiedzieć wina Brytyjczyków, kropka, albo też, że wina Unii Europejskiej i szlus. Nie. Wina leży po obu stronach, jeżeli możemy mówić w kategorii winy. Unia Europejska często przez lata pokazywała taką pewną arogancję wobec Wielkiej Brytanii. Musi się podporządkować, nie ma co dyskutować, przyjęliście, weszliście do Unii, macie tak robić. No tutaj zwłaszcza brytyjskie media, inaczej niż w Polsce, brytyjskie tabloidy bardzo ostro Brukselę atakowały i no, niejako przygotowały grunt pod Brexit. Ale pan pyta o ten, jak rozumiem, ostatni moment tych negocjacji przedbrexitowych. Tak, on wywalczył, że nie będzie dalszej integracji tak, więc politycznej z Unią Europejską. To się udało Cameronowi. Tutaj trzeba powiedzieć, że chyba przywódcy unijni nie wierzyli w Brexit. Uważali, że można dokręcać śruby w tych negocjacjach Londynowi i się przeliczyli. Donald Tusk, który prowadził te negocjacje, bo Juncker, sprytny polityk, się wycofał do drugiego rzędu i Tusk to w imieniu Unii prowadził, on był zupełnie impregnowany, był kompletnie niechętny wszelkim ustępstwom i Cameron w zasadzie nie miał z czym wracać. David Cameron, premier Królewskiej Mości, po tym referendum oświadczył, że gdyby przewodniczący Tusk, gdyby Unia Europejska była bardziej otwarta na ustępstwa, to do Brexitu by nie doszło. Ale wcześniej powiedział, że zostaniemy w zreformowanej Unii Europejskiej. Tego się trzymał. Zostaniemy w zreformowanej Unii Europejskiej. No, poczekajmy na wynik referendum. My tego nigdy nie będziemy wiedzieli, czy gdyby Tusk ustąpił, czy Wielka Brytania by została w Unii, czy też nie. Zakładam, że byłoby to możliwe. Ten brak elastyczności po stronie Tuska i Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Unii jako takiej, no Brexitem także
zaowocował. Znaczy nie mówię, że tylko Unia była odpowiedzialna, nie, bo Brytyjczycy tego chcieli. Tracimy drugą gospodarkę w Unii Europejskiej, taką jest Wielka Brytania. Tracimy kraj, który miał podobną jak Polska wizję przyszłości Unii jako no, Europę ojczyzn, a nie superpaństwa. Tracimy gospodarkę, państwo, które traktowało poważnie unijne swobody odnośnie przepływu usług, inaczej niż Francja i Niemcy. Niemcy, Francja, Austria blokują polskie firmy transportowe. Brytyjczycy tego nie robili. Więc to jest strata dla Unii na pewno, prestiżowa i gospodarcza. Strata dla Polski, ewidentnie, bo tracimy sojusznika. Natomiast czy to jest strata dla Wielkiej Brytanii? Tego nie wiemy. Zobaczymy. Na krótką metę pewnie tak, ale co będzie za 5 czy za 7 lat? I co wtedy będzie, jeżeli okaże się, że Wielka Brytania przeżyła Brexit i nawet się dobrze ma, czy to będzie zachęta dla innych państw, żeby te takich exitów, no może nie z Unii Europejskiej, może prędzej z strefy euro dokonywały. No, o tym się na przykład powszechnie mówi w tych głównych partiach politycznych Włoch, w kraju, który no, ewidentnie na strefie euro stracił. A w kontekście światowym, jak pan rozmawia z przedstawicielami takich krajów jak Chiny, Stany Zjednoczone, w Parlamencie Europejskim przyjeżdżają przedstawiciele USA, Chin, czy tak ważne mocarstwa przejęły się Brexitem? Czy to są często dyplomaci, więc nie zawsze mówią wprost, ale ewidentnie pozycja Unii spadła, bo Unia grała na tym, że teraz po traktacie lizbońskim będzie wielką siłą. Okazuje się, że Wielka Brytania, państwo numer dwa w Unii, wystąpiło po raz pierwszy w historii 60-letniej integracji europejskiej. Tak, pozycja Unii w świecie spadła i dla mnie jest szaleństwem, powiem to wprost, polityka niektórych zachodnioeuropejskich krajów, które w tym momencie chcą się kłócić z Ameryką. Kiedy pozycja Europy słabnie, właśnie powinniśmy zaciśniać sojusz z państwem numer jeden na świecie, mocarstwem numer jeden w świecie, czyli USA, a nie wymierzać sobie nawzajem razy. To po prostu bez sensu. Nie za bardzo rozumiem tej polityki Berlina i Paryża w tej kwestii. Można prezydenta Trumpa nie lubić, ale trzeba widzieć, że sojusz euroatlantycki się opłaca, w USA też, ale opłaca się przede wszystkim Europie. I takie obrażanie się na Trumpa, bo Trump jest prawicowy, bo Trump jest ochroną życia i tak dalej, jest po prostu irracjonalne politycznie. Teraz okres przejściowy, prawda? Przekonamy się, jak to będzie wyglądało później, mając na uwadze te wszystkie relacje na linii Unia Europejska, Zjednoczone Królestwo. A jak dobrze rozumiem, kiedy głosowano nad zaleceniem tutaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli, to pan poparł tę decyzję i zgodził się pan z tym, że Brytyjczycy podjęli suwerenną decyzję i to trzeba jest ich szanować krok. Decyzję Brytyjczyków, nawet jeżeli ona nie jest korzystna dla mojego kraju, uważam, że nie jest korzystna. Przypomnijmy, że Polacy to są, stanowią największą mniejszość narodową na Wyspach Brytyjskich, praktycznie 1,5 miliona ludzi. Wielka Brytania jest jednym z trzech krajów w Europie, gdzie Polacy są największą mniejszością obok Irlandii i Islandii. I myślę, że ta sytuacja nie będzie korzystna dla naszych rodaków w Wielkiej Brytanii. Zarówno dla tych, którzy tam są z czasem, ale zwłaszcza dla tych, którzy będą dopiero przyjeżdżać. Więc Brexit nie jest dobry. Natomiast szanujemy tę decyzję. A jaki będzie kształt tego porozumienia brexitowego, no to zobaczymy, bo to się do końca roku będzie negocjować. Mam nadzieję, że te straty ekonomiczne uda się zminimalizować, że będą to relacje, no może nie takie same jak przedtem, ale w miarę podobne, bo inaczej no, na przykład Polska eksportuje za miliardy funtów żywność do Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że to nie będzie jakichś ograniczeń w tym zakresie. Mieszka tam bardzo wiele Polaków, jak powiedziałem. Jest kwestia otrzymania przez nich emerytur z Polski, a także tych, którzy wracają do Polski, a pracowali w Wielkiej Brytanii, emerytur z Wielkiej Brytanii do Polski. Jest kwestia ubezpieczeń. To są rzeczy, które dotyczą Kowalskiego i Nowaka. Powinniśmy je dostrzegać, one są bardzo ważne. I dbać o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Tu zwłaszcza przestrzegam eurobiurokrację unijną, żeby tego człowieka, tego pana Nowaka, Kowalskiego, pana Smitha też właśnie dostrzegać. Bo też w zeszłej kadencji Parlamentu Europejskiego nawet Brytyjczycy
z pana frakcji, bo trzeba przypomnieć, że to była bardzo duża delegacja w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i też nie wszyscy wierzyli do końca, że Wielka Brytania finalnie opuści Unię Europejską. Też były zdania podzielone co do kwestii za Brexitem czy przeciwko Brexitowi, ale też na przykład koledzy z Niemiec, z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, przykład Hans-Olaf Henkel, jak się dowiedział o Brexicie i zobaczył, jakie potencjalne konsekwencje może to przynieść, to ustawiał się w takim szeregu, że Unia Europejska powinna nową ofertę przedstawić Brytyjczykom i w interesie Unii i Polski, Niemiec jest zatrzymanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Komentuje pan różnego rodzaju mechanizmy medialne często. Nie przychyla się do tego argumentu, że była swojego rodzaju dezinformacja u niektórych Brytyjczyków, że nie byli dobrze poinformowani o konsekwencjach Brexitu przed referendum? To był efekt pewnej atmosfery społecznej w Wielkiej Brytanii, polityki Unii jednak także. Natomiast propozycja Hans-Olafa Henkela jest o tyle była interesująca, że to nie był polityk. On stał się dopiero politykiem. On był przez lata szefem Związku Niemieckiego Przemysłu. To był człowiek z biznesu. On właśnie umiał liczyć. On doskonale wiedział, że to grozi na przykład ograniczeniem niemieckiego eksportu do Wielkiej Brytanii i w ogóle stratami w handlu, niemieckim handlu z Londynem. Więc oczywiście jego postulat był merytorycznie słuszny, ale w sensie politycznym niemożliwy. Ja przypomnę, w Parlamencie Europejskim, to się działo po Brexicie, te seanse arogancji, wręcz nienawiści, jak śmieli się to zrobić, to się działy sceny, że tak powiem, pod tym względem dantejskie. Brytyjczyków obrażano, kraj. Krytykowano w sposób wręcz momentami nienawistny. To nie była atmosfera do nowych rokowań. Stało się, to mleko się rozlało, natomiast teraz trzeba straty zminimalizować. Nastąpi w najbliższych 10 miesiącach, do końca tego roku, cykl rokowań, które, no mam nadzieję, że spowodują, iż kształt tego rozstania się z punktu widzenia przyszłych obywateli i interesów gospodarczych poszczególnych krajów będzie mniej zły, bo będzie zły, ale będzie mniej zły niż mógłby być. To popatrzmy w przyszłość, zamknijmy pewien temat, to dopiero się zobaczy, jak będą wyglądały relacje na linii Unia Europejska-Wielka Brytania w przyszłości. Poczekajmy na zakończenie tego okresu przejściowego. Pana zdaniem, w jaki sposób Unia Europejska powinna się politycznie ustawić w przyszłych relacjach z Wielką Brytanią? Bo wiadomo, że chodziło o zagwarantowanie praw Brytyjczyków tutaj, no i obywateli Unii Europejskiej na wyspach, ale bardziej konkretnie te relacje. Jak teraz Unia powinna się ustawić? No, mniej więcej tak, jak ustawia się wobec Szwajcarii czy Norwegii, a więc krajów, które są oficjalnie poza Unią oczywiście, ale są w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zresztą podobnie jak Islandia czy także Liechtenstein. Więc ja mówię o sytuacji, w której oczywiście formalnie Brexit następuje, ale zmniejszamy straty, które potencjalnie będą wyniknąć z ograniczenia handlu, ograniczenia kwestii usług, możliwości funkcjonowania firm za granicą. To także ważne dla polskich firm, na przykład na Wyspach Brytyjskich. Jednym słowem, staramy się iść w kierunku modelu współpracy takiego, jak jest z Oslo, takiego, jak jest z Bernem, z Norwegią, Szwajcarią, czyli ścisła współpraca, ale formalnie nie są w Unii. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem w studiu Parlamentu Europejskiego były wiceprzewodniczący Europarlamentu, poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za wspólną dyskusję. Bardzo dziękuję za uwagę. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.